Partia osiągnęła Himalaje ekonomii. Potwierdzeniem tego jest liberalno-socjalistyczny program gospodarczy przedstawiony podczas plenum partii w Poznaniu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Obniżka podatków, likwidacja składek zdrowotnych i ZUS. Oto kroki, jakich nie powstydziłyby się nawet korwinowskie kucy. Z drugiej strony nie zabrakło socjalizmu w najlepszym wydaniu, w postaci likwidacji różnych form zatrudnienia i wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł. Tak, te słowa byłego komisarza Eurosojusza Janusza Lewandowskiego są jasnym ostrzeżeniem, że wybór inny niż partia to prawdziwa katastrofa. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.